Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 15 i zapraszam na odcinek pod tytułem Wywózka obornika. Czyli w dzisiejszym odcinku zajmiemy się wywożeniem obornika, najpierw tego zwykłego, a w przyszłym odcinku albo w jeszcze kolejnym już tej gnojówki płynnej. Zobaczymy, ile nam czasu to zajmie, bo trochę tego obornika nam się nazbierało. Jeśli to będzie więcej niż połowa wywieziona w jednym odcinku, w co wątpię, no to sobie damy spokój już po jednym odcinku. Jeśli nie, no to trzeba będzie tą akcję przedłużyć o jeszcze kolejny odcinek. Ale na spokojnie będziemy to musieli sobie w dzisiejszym odcinku zobaczyć, ile czasu nam na to zejdzie. Pierwsze co, to jeszcze tutaj właśnie odpalamy tego pracownika. No i tutaj był w sumie taki, można powiedzieć, pierwszy błąd popełniony, bo tu już się orka zaczęła. I to szczególnie na tym polu, bardziej tutaj 14-15 od tej strony zaczynałem. No i trochę się pospieszyłem. Pospieszyłem w sumie, no chciałem trochę nadrobić tą orkę, ale przez to tutaj jeszcze nie ma obornika. Więc zostaje nam wywiezienie co najmniej na pole numer 13, 19, 20. One są najbliżej. Za bardzo nie chciałbym wozić na te pola, gdzie jest jedynka, dwójka, czwórka, albo siódemka, ósemka, dziewiątka, dziesiątka. No ale jak nam go dużo zostanie, no to tak czy siak w sumie będzie trzeba go gdzieś wywieźć. No a znowu, jak tutaj już jest pole zaorane, to nie ma najmniejszego sensu teraz wywozić tego obornika, więc tutaj powstał taki, można powiedzieć, mały błąd. No ale już z tym nic nie zrobimy. Dobra, przenosimy się do Case'a, albo w sumie do może tego New Hollanda tym razem, bo ja nim chyba jeszcze nigdy nie jeździłem na odcinkach. No i warto sobie z tego traktora skorzystać. Rozrzutnik obornika mamy tam przy samym oborniku, gdzie znajdują się krowy, więc już się tam teraz udajemy. No i na początku myślałem, żeby nie przejmować się omijakami i wywozić ten obornik, no tak jak będzie leciało, tam jak powstanie jakiś omijak, no to po prostu trudno, bo wiecie, tutaj nie wycyrklujemy tak idealnie, żeby tam jakiś omijaczek nie powstał, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że tak tyle tego obornika jest, że lepszą opcją chyba będzie jednak zrobić większą zakładkę. Po pierwsze, to więcej nam właśnie tego obornika zejdzie. Mimo że on tam jak dwa razy jak się da w to samo miejsce, no to on jak gdyby nam dodatkowych korzyści tam nie przyniesie. A z drugiej strony, jak będziemy mieli większą zakładkę, no to jest mniejsze właśnie prawdopodobieństwo powstawania jakichkolwiek omijaków. Więc tak sobie to zrobimy. Mam pewien plan, jak będę to robił. I mam nadzieję, że ten plan mi wyjdzie. Tak, ja teraz odpiąłem obciążnik z przodu. Teraz mamy podpięty rozrzutnik obornika. Tylko jest teraz kwestia, jak sobie nim tu podjechać, żeby też się łatwo ładowało. Myślę, że najprościej będzie mniej więcej podjechać tak. No i co? I teraz w sumie najtrudniejsza część i najbardziej czasochłonna. Czyli ładowanie tego obornika fadromą. Żebym zaraz w coś nie przywalił. Już przywaliłem. Czekajcie, jakie tu są w ogóle funkcje? Czyli mamy N, J, M i K. No i dobra, 100% jest.
Trochę mam tutaj ograniczony dostęp do klawiszy i to jest właśnie ten też problem w moim przypadku. No bo jest i mikrofon, i taki jak gdyby stojak na ten mikrofon. Ale mam nadzieję, że dam sobie radę. Muszę tutaj się też zaznajomić z tymi klawiszami wszystkimi, bo na razie mi się jeszcze mylą. No i ciekawe, ile takich łych nam wejdzie na jeden rozrzutnik. Z każdym kolejnym nabraniem powinno to już lepiej wyglądać. O kurde, ale teraz co się zakopałem? Czekajcie, spróbujemy podnieść. No dobra, 100% w sumie jest. Jakiś tam nawet odgłos wyrzucania tego obornika złych jest. Tu chyba trzeba będzie trochę wolniej nadjeżdżać. Jeszcze w dół. W sumie najlepiej to może i podnosić na maksa. Wtedy łatwiej jest też wysypywać później. To jest chyba czwarta łycha. Czekajcie, bo coś mi on nie chce teraz nabierać. Ciekawe czemu. Ja mam za bardzo ją w dół skierowaną i za wysoko. Teraz powinien nabrać. Dlatego niestety, ale muszę też cały czas jak gdyby tą kamerę obracać. Chyba że z widoku wewnętrznej kamery było łatwiej, ale tutaj to już będzie całkiem trudno, wydaje mi się. Nie, jednak muszę takie zmiany kamery plus obracanie, żeby dokładnie widzieć, gdzie my to się znajdujemy. No szkoda, że tu nie ma jakiegoś takiego pasa transmisyjnego albo coś w tym stylu, żeby ułatwić nam trochę ładowanie tego obornika. No bo tak to naprawdę dużo, dużo czasu nam tutaj będzie schodzić, żeby załadować, chociaż to jest szósta łycha. No i co, i jest pełny? No tak, jest pełny, czyli w sumie 5 łych tak naprawdę nam wejdzie na obornik. Tutaj tylko czy ja... Nie no, muszę tą łychę teraz podnieść, bo zawadzę.
No to dobra, tylko ją podniesiemy, już nie będziemy odjeżdżać. Kolejną będziemy mieć przygotowaną pod następny wywóz. No i 32 tony obornika na pace, można jechać na pole. Najpierw zaczniemy sobie wywozić ten obornik na pole numer 13 i tam go rozrzucać. Zaczniemy od też tamtej drugiej strony. W sumie już teraz sobie możemy dać X, rozłóż obornik. Chociaż w sumie rozłóż obornik to ja powinienem dać, jak widzę, ta burta się tu otwiera, jak właśnie tą fadromą ładuje ten obornik. Tutaj pojechałem na około, chyba jednak trzeba będzie przejeżdżać przez biogazownię. I generalnie kiedyś też, żeby jak gdyby, no równomiernie mi to wszystko się tutaj rozrzucało, to ja zatrudniałem do pracy przy oborniku też pracownika. On wtedy praktycznie nie robił omijaków, przy nawrotach potrafił sobie dobrać odpowiednią odległość. No i praktycznie każdy obornik jeden przy drugim był idealnie rozwieziony. Teraz tak nie będę robił. Samemu będę musiał... Co ja zrobiłem? Ja wysiadłem z traktora zamiast ruszyć. Pierwszy przejazd będzie taki próbny, bo ja chcę tylko zobaczyć mniej więcej, jaki on ma rozrzut. Tutaj się możemy spokojnie cofnąć. Chociaż czekajcie, bo ja chcę jechać po tych mniej więcej koordynatach. Teraz mamy 164 i trochę brakuje, czyli ustawimy się może na początek mniej więcej na 160. Albo i nawet na 150 parę. No i myślę właśnie, to jest ten mój sposób, że jak po tych koordynatach będę jeździł, to to będzie jak gdyby najbardziej optymalne. Mamy 159 i tego koordynatu się będę trzymał. Jak mi skoczy na 160, to lekko strzałeczka w lewo. Jak mi skoczy na 158, to lekko strzałeczka w prawo, chociaż już teraz mam 161. No, 159, teraz trzeba tylko wyrównać i powinien nam jechać prościutko. No i tak jak mówię, później mniej więcej weźmiemy sobie trochę większą zakładkę. Chociaż teraz akurat myślę, że z tej strony mógłbym jeszcze się oddalić, ale już dobra, niech tak będzie. Ja mówię, tego obornika mamy tyle, że mi tutaj go na pewno nie będzie szkoda. Jakbym musiał wszystkie pola nawieźć, no to wtedy może i bym go oszczędzał. A tak to nie ma takiej potrzeby. Myślałem też, że go będzie szybciej schodzić, ale tu widzę, już mamy ponad połowę tego najdłuższego przejazdu i jest tylko 57%, a w sumie 43 zużyte. Tylko on podaje jak gdyby cały czas z tą samą ilością i nieważne, czy na przykład jedziemy pod górkę akurat trochę szybciej, pod górkę trochę wolniej, czy z górki trochę szybciej, no to cały czas jak gdyby zużycie tego obornika jest takie samo, więc w teorii to lepiej sobie jeździć szybciej. No i widzicie, mówiłem, że będę tego pilnował, ale niestety czasami się nie da. 162, tam miałem koordynat, muszę tu wyprostować, ale do tych omijaków, tak jak było wspomniane, nie będę wracał. No i dobra, pierwszy przejazd zrobiony i teraz ile się ustawić? Tu mam 176. No to tak mniej więcej co 15, to myślę, że będzie dobrze, czy za daleko? Trochę za daleko. Czyli było, powiedzmy, było 160. To się ustawimy na 12. Trzynaście.
175. No tak jak wspominałem, tu jest ciężko ustawić się do tej odpowiedniej odległości, ale tu też nie chodzi o to, żeby nie wiadomo jak równo to rozrzucać. Tu chodzi tylko o to, żeby po prostu to rozrzucić i tyle. No i pierwszy rozrzutnik obornika za nami. Tylko że później jak będziemy zaczynać następny przejazd, no to niestety trzeba będzie chyba do tego miejsca podjechać. No bo tak czy siak, jeśli rozpoczniemy od początku, to jak tam dojedziemy, to też będziemy musieli się wrócić. Tu jest zawsze właśnie ten problem, że gdzieś nam się to w końcu po środku pola skończy, no i od tamtego momentu niestety, ale trzeba zaczynać. Także pierwszy rozrzutnik wywieziony, a zobaczmy. 361, no to będzie około 10 rozrzutników, 11 i ten był 12 plus minus. No to na to pole numer 13 to myślę, że starczy i to nawet z nawiązką. Z płynnym obornikiem będzie o tyle prościej, że tam jest łatwiejsze ładowanie. Podjeżdżamy po prostu pod ten zbiornik. Dajemy na pełni i jest po problemie. Chociaż myślę, że akurat z tym ładowaniem też nie wyszło źle, a mówię, z każdym kolejnym nabieraniem to będzie jeszcze sprawniej nam to szło. No i teraz by się przydało tak podjechać, żeby on mniej więcej, w sumie powinienem podjeżdżać, żeby ten rozrzutnik był skierowany w drugą stronę. No bo jak sobie damy właśnie rozłóż, to mu się tylko ta jedna burta otwiera. Ale ta fadroma ma na tyle wysoki zakres, że... tutaj i tak jakoś nam to powinno się wysypywać bez problemu. No i przez to, że mam ograniczony zakres działania moich rąk, no to najpierw właśnie cofam, dopiero jak wycofam, to sobie obniżam tą łychę. Bo tak normalnie jakbym to robił, to już bym w trakcie cofania sobie to obniżał, tak samo tutaj. Najpierw podjeżdżam i dopiero później podnoszę, a tak to też bym sobie już w trakcie podjeżdżania z biegiem czasu bym sobie podnosił, to jeszcze by było prościej i łatwiej. No ale niestety tu mnie ogranicza właśnie. To moje stanowisko, nazwijmy to tak. Chociaż może teraz będę próbował w jakimś stopniu. No tak, nie idzie to źle, a już po którymś tam razie to tak naprawdę nie będę musiał odwracać tej kamery, mam nadzieję. Tylko już będzie takie wyczucie, że ani w nic nie przywalę, a idealnie sobie cofnę. No nie, teraz trochę do góry. 96%, ale trudno, już nie będę drugi raz podjechał. Jak od czasu do czasu łycha nie będzie pełna, to też się nic nie stanie.
No i z tego, co ja liczyłem, to chyba jeszcze jedna. Też ją walniemy bardziej na tył. No jeszcze jedna, czy on już jest pełny? Nie, jeszcze... A nie, był pełny, tylko brakło wtedy tych 4%, które wtedy nie nabraliśmy. No to muszę powiedzieć, że w miarę sprawnie idzie ten załadunek. I możemy jechać wywieźć kolejny rozrzutnik. Już wspominałem, że w Farmingu 19, jeśli mamy możliwość wysypywania się gdzie chce, no to można robić tak jak w prawdziwym rolnictwie, takie sobie pryzmy już na polu. Wtedy tak zaoszczędzamy miejsce w tym silosie na obornik, bo co jakiś czas po prostu sobie ten obornik możemy wywozić właśnie na pryzmy. Dodatkowo ja tam co prawda tego nigdy jeszcze w końcu nie zrobiłem, bo już mi czasu brakło. Ale planowałem sobie takie silosy na obornik postawić przy każdym polu i tam ten obornik wywozić, to jest jeszcze lepsze rozwiązanie. No natomiast tutaj z racji tego, że nie mamy takiej możliwości, no to trzeba się cofać za każdym razem tam na to miejsce w okolice krów. Tak trochę nam tego obornika, znaczy trochę w sumie pewnie bardzo dużo nam tego obornika nie przybyło, no bo tutaj uzbiera się te 400 tysięcy litrów czy ton, no to niestety, ale ten obornik jak gdyby dalej się nie produkuje, co jest z jednej strony złe, ale z drugiej strony dobre, bo tak jak było wspominane, nawet ten nasz areał ponad 170 hektarów, to jakbyśmy chcieli wszystko tutaj nawieźć, chociaż nie, no na tyle hektarów to by pewnie brakło, no ale na tyle co mamy w planach rozrzucić tego obornika, no to przypuszczam, że może coś zostać. Chociaż z tą gnojówką płynną, to w razie czego będziemy jeździć na te dalsze pola. Akurat obornika płynnego nie trzeba jak gdyby orać później. W Farmingu 15 nawet tego nie trzeba tak naprawdę orać. Ale już zróbmy to tak, jak powinno to wyglądać. No i dobra, teraz było 171 w sumie, no tam na początku było więcej. Ale tu już za daleko podjechałem, bo 171 plus mniej więcej 12 to jest 183-184. 185 myślę, że też będzie dobrze. No i w sumie jakaś metoda to jest, bo omijaki nie powstają. Jakiejś dużej zakładki pewnie też nie robię. No chociaż teraz akurat trochę mi się tu nanosi jedna warstwa na drugą. Ale i tak idzie to tak jak sobie zaplanowałem. A nawet i bym powiedział lepiej. Ewentualnie jest jeszcze opcja, żeby przy nawrotach rzeczywiście na przykład włączyć pracownika. W sumie może wypróbuję to teraz. On nam wtedy powinien naprawdę elegancko nawrócić co do praktycznie centymetra. To znaczy mam nadzieję, że on tak nam by nawrócił. No
No i później się trzymać tych koordynatów, które nam wyznaczy poniekąd pracownik. W sumie to na dobry pomysł wpadłem na, teraz. Tylko tutaj z koordynatami uciekam, bo miałem 185, chyba już miałem 188 w pewnym momencie. Zobaczymy, czy mi starczy. No powinno mi starczyć, czyli co? H, zatrudniamy pracownika. No i teraz miałem 185, skończyłem. Zobaczymy, gdzie on to nam nawróci. No dobra, on tak nawrócił, on tutaj pewnie by sobie i tak jeszcze to podrównał, ale my mamy 199. No plus minus te 15, no on tutaj też filozofii żadnej nie wymyśli. A i teraz za szybko włączyłem rozrzutnik. No i jako, że na przykład teraz skończyliśmy na prawie samym końcu pola, no to oczywiście ten kolejny przejazd będziemy sobie mogli od samego początku rozpocząć. Dwa rozrzutniki wywiezione, jeszcze sobie zobaczmy. Czasowo, no ale czasowo pół godziny praktycznie to nam zajęło. Więc cztery, myślę, że w porywach do pięciu rozrzutników na odcinek będzie. To by, no to dwa odcinki myślę, że wyjdą na rozrzucanie obornika, chociaż w międzyczasie on cały czas jest produkowany. No problem jest taki, że ja po prostu nie gram poza nagrywkami, więc tak czy siak nie będę miał kiedy tego zrobić. No być może będzie tak, że nam się przeciągnie na początek trzeciego odcinka wywóz tego zwykłego obornika. No tak czy siak obornik to obornik. Z tym, że sam załadunek i sama praca to jedno, a jeszcze do no, transport w jedną i później powrót w drugą stronę też nam trochę czasu zajmuje. Tutaj widzę, lekkie lagi mi się zaczęły robić. Czwarta łycha i jeszcze jedna nam zostanie. Te dwie ostatnie na tył. Daję dwie na przód, jedną na środek i dwie na tył będę dawał. Aj, przywaliłem.
tutaj za bardzo tam bokiem poleciałem. O tak lekko tutaj w ten tył przywaliłem, ale akurat obornik to jest chyba w sumie taka, nazwijmy to, substancja, że jak nią nie wycelujemy równo na obornik, to ona nam się wysypie poza obornik i ona jak gdyby znika. Tak mi się wydaje. Nie będę tego specjalnie testował, ale być może, że tak jest. Tutaj tą szóstą łychę sobie warto właśnie wziąć i podjechać, żeby później mniej więcej mieć odniesienie, gdzie stanąć tym rozrzutnikiem. Co prawda, no nie powinno się zostawiać pełnej łychy podniesionej na maksa na tych wysięgnikach, ale mam nadzieję, że im się nic nie stanie. Trochę znowu źle pojechałem, bo ja miałem przez biogazownię jeździć. Zagapiłem się trochę. A czekajcie, jak ja tutaj dam naprzód. O Jezu, ja włączyłem. Ale to też bez sensu, bo ja tu zatrudniłem pracownika i on normalnie mi zaczął tutaj rozwalać ten obornik. Ja chciałem zmienić narzędzie na G i zobaczyć, czy ten obciążnik jest podniesiony, czy opuszczony, bo coś mi ten traktor tak pływa, ale to ze względu chyba na to, że po prostu no 32 tony plus waga rozrzutnika, to on trochę za sobą ciągnie. Teraz jadę cały czas na koordynacie 198, ale widzę, że się niebezpiecznie zbliżam do tej krawędzi. Z tym, że może to będzie dobra opcja, żeby chociaż raz to tak fajnie wyrównać. To już jest 197, więc musimy uciekać. No chyba, że tutaj jest jakaś taka krzywizna, że on też do końca nie idzie idealnie. Ale to nie, to widocznie ja tam wyjechałem, bo teraz jak jesteśmy dalej na 198, to tutaj znowu się zrobi tak akurat taki odstęp idealny. Więc to jest jak gdyby taki przejazd na wyrównanie tego wszystkiego. No i tutaj zatrzymamy, ale pod koniec sobie damy pracownika. To właśnie, pracownik nie załapał. Czyli pracownikiem to ten obornik by można było rozwozić gdzie się chce. Zresztą przypuszczam, że nie tylko pracownikiem. W takim razie my moglibyśmy włączyć ten rozrzutnik, gdzie nam się żywnie podoba. I w ten sposób też niejako się pozbyć tego obornika.
Ja praktycznie teraz się w ogóle nie patrzę na traktor, tylko na te koordynaty i staram się trzymać mniej więcej 200, no tylko że widzicie, teraz już znowu mi trochę odjechało. 212, 213. Chociaż o ile jeszcze w tamtą stronę mi szło idealnie, tak tutaj już kilka razy mi za bardzo ten ciągnik zjechał. No powiem tak, może nie jest to najbardziej idealne rozrzucanie obornika, jakie było nagrane kiedykolwiek w Farmingu 15, ale źle też nie idzie, ja jestem w miarę zadowolony. Chociaż tak jak po pierwszym tym rozrzutniku się wydawało, że będziemy mieli go pod dostatkiem, tak jest teraz wywieziony trzeci. Tu praktycznie jak gdyby to pole cały czas na początku. No i tak zobaczymy, jak to będzie z tymi moimi szacunkami. By się przydało znaleźć jakieś rozwiązanie właśnie, żeby ewentualnie z tego głównego silosa, w którym się ten obornik zbiera, żeby go można było gdzieś wywieźć. Nie to, że jak on się zapełni, jest 400 ton i już koniec produkcji, tylko żebyśmy sobie mogli go gdzieś wywieźć i żeby ten opornik się mógł dalej produkować. Ale nie wiem, czy taka opcja w ogóle jest jakaś możliwa w 15. No bo nawet jakbyśmy go naładowali i ten rozrzutnik obornika gdzieś włączyli, to jak gdyby ten obornik rozrzucony już znika. On się nam nie będzie zbierał ani na żadnej kupie, ani na żadnym silosie. Tylko on po prostu znika. No ale też nie chcę robić czegoś takiego, że naraz w środku sezonu, jak już jest coś posiane, to ja będę obornik na pole wywoził. To takie coś, to mnie też za bardzo nie interesuje. No teraz za bardzo tu skręciłem. No i czwarta i piąta łycha pójdą na tył rozrzutnika.
No i dobra, obornik, znaczy rozrzutnik powinien być pełny. Jest pełny, można wywieźć rozrzutnik numer 4. Ale tam też chyba na w miarę na końcu pola został zakończony ten poprzedni przejazd, więc też sobie tutaj będziemy mogli od samego początku zacząć. No i zawsze sobie zapominam tych koordynatów, jakie poprzednio były, ale tam chyba było 212, coś koło tego. Czyli to gdzieś będzie tutaj. Ale muszę wam przyznać, że naprawdę ten sposób, żeby trzymać się tych koordynatów, jest naprawdę bardzo dobry. Zresztą sami widzicie, jak on funkcjonuje. Wszystko idzie praktycznie równiutko. I teraz było 212 plus 15, to będzie 227. Można dać nawet te 225, 226 spokojnie. No i idealnie się ustawiłem na 226. Ale tak jak było mówione, z każdym kolejnym przejazdem to powinno iść coraz sprawniej. Od czasu do czasu można też kontrolować, lekko strzałkę dać w prawo lub w lewo, żeby on jak gdyby nam z tego kursu nie zjeżdżał aż tak mocno. A czasami dochodzi do takiej sytuacji, tak jak teraz, że on się idealnie tego 226 trzyma i naprawdę jedzie idealnie prosto, co akurat w farmingu jest dosyć ciężko osiągnąć.
no 1/3, ale tej najdłuższej części tego pola to myślę, że mamy zrobione. Chociaż do końca całego pola to jeszcze. No i tutaj nie ma szans, to nam tego obornika nie starczy. Ale mimo wszystko, no na pewno nie będę go oszczędzał. Akurat mówię, ta metoda mi podpasowała, ona idzie w miarę sprawnie i tej się będę trzymał. Resztę najwyżej tutaj dowieziemy tym obornikiem płynnym. A zobaczymy, czy wtedy nam na coś w ogóle starczy na pole numer 19 i 20. Bo w tym chyba zbiorniku nie mam nic. Ja tutaj raczej nigdy z kiszonki obornika nie produkowałem. Tam coś na dnie jest, ale to chyba tylko taka struktura. Chyba jeszcze na razie go tutaj nie zaczyna ubywać. Na razie to nam same cyferki jak gdyby tylko spadają. No ale już połowę chyba wywieźliśmy. Czy jeszcze nie? Nie, może jeszcze połowy nie być. No i kolejny rozrzutnik napełniony. Jeszcze tylko, chociaż czekajcie, czy teraz warto sobie... No dobra, nabierzemy, już trudno. No teraz się zablokowałem, także muszę naokoło jednak tutaj pójść. No i rozrzutnik numer 5. Dopiero jak go rozwiozę, to sobie zobaczymy, jak my to z czasem stoimy. I ewentualnie może jeszcze jeden uda się załadować i wywieźć.
No i jak to zwykle bywa, im więcej zrobimy w tym odcinku, tym mniej będziemy musieli robić w następnym. Przynajmniej z danej czynności, no bo zawsze tam jakaś inna praca się znajdzie. I o ile ostatnio zapamiętałem te koordynaty, tak teraz znowu nie bardzo, ale jak tu sobie podjadę, to może mi się znowu przypomnieć. Czekajcie, ile to było? 239 chyba. A nawet nie chyba, tylko na pewno. No i idealnie praktycznie się zgrało. Tu im trochę tym biwakowiczom na smrodze, raczej tym obornikiem. Dobra, może być 253, tak myślałem, żeby było 254, ale... Jak już tak podjechałem, to niech tak zostanie. No i dobra, zobaczmy informacyjnie. 55 minut. Dobra, spokojnie, jeszcze jeden wywieziemy. Czy on mi tu będzie jechał na trójce, jak ja sobie podglądnę? 2,28 hektara zrobiliśmy z tym obornikiem. 239 tysięcy. No to jak ten wywieziemy, to już będziemy prawie za połową. No czyli to się akurat tak zgra, że dwa odcinki powinniśmy poświęcić tylko na ten obornik zwykły, co ja tak plus minus zakładałem, że to tyle wyniesie. No a resztę na obornik płynny. Czyli bardzo fajnie się złożyło.
plus jeszcze godzina czasu, no i w przyszłym odcinku druga godzina. Tak się zastanawiam, ile po prostu mi te krowy zdołają naprodukować w 2 godziny tego obornika. Ale raczej to nie będzie jakaś duża ilość, więc tutaj nie ma się co martwić, że nam dojdzie jeszcze jeden, powiedzmy, rozrzutnik do wywiezienia. W sumie cały odcinek minął, no ale zobaczmy. No właśnie, ten pracownik gdzieś nam się tam zwolnił. Chyba, że on już skończył całe to pole. Całkiem możliwe, bo mu chyba tam już dużo nie zostało. No i ostatnia łycha obornika w tym odcinku. Już tej kolejnej nie będę nabierał. Tutaj jeszcze sobie teraz zostawię tą fadromę, żeby później wiedzieć, gdzie podjechać.
253, czyli teraz 266. No mówię, to jest też takie właśnie wracanie, tu dojeżdżanie tylko ten kawałek, no ale tego się nie wyeliminuje przy takich pracach jak rozwożenie obornika. No i praca na dzisiaj skończona. Jeszcze tylko sobie zapiszę te koordynaty, żeby wiedzieć mniej więcej, z którego miejsca zaczynać w przyszłym odcinku. No to było 279. No muszę przyznać, że rzeczywiście bardzo mi to sprawnie szło. Bałem się, że tutaj będzie gorzej, ale jestem zadowolony z tego odcinka i z tego, jak mi tutaj dzisiaj to wszystko poszło. Jeszcze tak, traktor odwieziemy. Później w ogóle musimy się przesiąść do tego pracownika, zobaczyć, czy on tam wszystko do końca zrobił. No i na dzisiaj to będzie tyle. I tak ponad normę wyrobiliśmy. Ja zakładałem 4 w porywach do 5 rozrzutników. Wywieźliśmy 6. I wygląda na to, że w przyszłym odcinku, w którym nadal będziemy kontynuować wywożenie tego obornika zwykłego, powinniśmy dokończyć to pole. No a później nam zostanie jeszcze ten obornik płynny. Ale z tamtym będzie zdecydowanie łatwiej. No a tutaj będzie można mniej więcej sobie oszacować, że około tak 400 ton obornika na takie pole numer 13 wyjdzie. Plus minus. A pole numer 13, czekajcie, tylko jeszcze teraz szybko zerknę. Pole numer 13 znowu ma
16 hektarów, no to na 16 hektarów 400 ton obornika. No to jest dużo. Ciekawe tylko, bo ja teraz mam tempomat ustawiony na 24. Ciekawe, czy ja w ogóle z maksymalną prędkością jeździłem. Bo dopiero teraz mi to tak przyszło do głowy. No ale mam nadzieję, że z maksymalną. Ja sobie to dopiero później ewentualnie na filmiku sprawdzę, czy on tam jeszcze mógł jechać szybciej, czy on dochodził do tej maksymalnej wartości, czy nie. Tutaj sobie tylko wycofam i opuszczę łychę, żeby ona tutaj niepotrzebnie nie były siłowniki skierowane w górę. To już możemy sobie opuścić pojazd, no i przesiądźmy się jeszcze do tego. Wygląda na to, że on tutaj, no właśnie, też tego nie zauważyłem, on tutaj co prawda skończył wszystko fajnie, ale jednak mu tutaj ten mały kawałek został. Czyli on ten mały kawałek będzie musiał dorobić w kolejnym odcinku jeszcze. No tak się zająłem wywożeniem tego obornika, że akurat dzisiaj pracownika nie sprawdzałem. Nie, już nie zatrudniam. Czyli tak, odcinek godzina i 7, 2,28 hektara zrobione. Czas trwania pracy 20. Ale tu jest chyba pracownik, to nie jest ten nasz obszar, który my zrobiliśmy. Czyli pracownik nam dzisiaj pracował 20 minut. No trochę szkoda, ale jak zwykle moja wina, że go nie dopilnowałem. 216 tysięcy litrów obornika nam zostało, czyli prawie połowę, około 200 tysięcy wywieźliśmy. I zobaczmy sobie jeszcze na tej mapce tutaj. No tak, taki kawalątek mu został, on by to spokojnie obrobił. No ale trudno, dokończy to w kolejnym odcinku. Tutaj niestety na widoku mapki nie mamy znowu zaznaczone, ile my obrobiliśmy. No ale tak czy siak połowa tego obornika już wywieziona. W przyszłym odcinku, tak jak było wspominane, nadal będziemy kontynuować tą akcję. I z tego co widzę, to powinno nam się w przyszłym odcinku udać zrobić i to pole, i wywieźć cały ten obornik. Na dzisiaj prace dobiegają końca. Ja Wam dziękuję jak zwykle za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, bo ogólnie no trzeba sobie powiedzieć, że jak gdyby no trochę mogą takie być nudne te odcinki. No bo tu jak gdyby cały czas się to samo robi, ale akurat z tą akcją obornikiem to jestem zadowolony, bo naprawdę sprawnie to wszystko szło. Nawet się nie spodziewałem, że aż tak sprawnie to będzie szło, no ale to wtedy tylko dla nas na korzyść i dla nas dobrze. Dobra, nie przedłużając, zapraszam wszystkich na kolejny odcinek za tydzień. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki, cześć i na razie.